Nastąpił trudny okres dla całego świata. Gospodarka największych mocarstw, takich jak np. Stany Zjednoczone, mocno się chwieje. Również w życiu codziennym liczne nowe obostrzenia utrudniają życie. Mowa oczywiście o COVID-19, lepiej znanego pod nazwą koronawirus. Z racji, że pandemia trwa już od jakiegoś czasu, każdy z nas musiał więcej lub mniej słyszeć na temat wirusa. Dlatego w wielkim skrócie opowiemy wam, jak to wszystko się zaczęło. Wirus przeskoczył z jakiegoś zwierzęcia na człowieka, lecz nie wiadomo, jakie to było dokładnie zwierzę, ani kiedy dokładnie to nastąpiło. Pierwsi oficjalni potwierdzeni nosiciele mieli kontakt z cieszącym się niechlubną sławą targiem, na którym handlowano dzikim mięsem w Wuhan. Jest to mała wioska w Chinach. Koronawirus rozprzestrzenia się bardzo szybko. Codziennie słyszymy o tysiącach nowych osób zarażonych. Należy pamiętać, że od chwili zarażenia aż do pierwszych objawów może minąć od 2 do 14 dni, lecz w tym czasie również nosiciel może zainfekować inne osoby. Dlatego niezmiernie ważnym jest, abyśmy się stosowali do przepisów obecnie panującej kwarantanny. Wirus jest najbardziej niebezpieczny dla osób starszych i osób zmagających się z innymi chorobami. Jak zmniejszyć ryzyko zachorowań? Wystarczy stosować kilka prostych czynności. Często myć ręce mydłem lub dezynfekować je płynem z alkoholem o stężeniu co najmniej 60%, unikanie dotykania oczu, nosa i ust nieumytymi rękoma. Nie podawaj dłoni na powitanie. Unikaj miejsc, w których przebywa dużo osób, ponieważ wirus przenosi się drogą kropelkową. Należy unikać wysoko przetworzonej żywności. Przede wszystkim należy zachować spokój i nie panikować. Informujemy, że od dnia dzisiejszego na tym kanale będą pojawiać się codzienne odcinki odnoszące się do najświeższych informacji z Polski, jak i świata na temat pandemii. Do zobaczenia już jutro. #zostań w domu.